Kleszcze zaliczane są do grupy najgroźniejszych pasożytów ludzi i zwierząt o ogromnym znaczeniu epidemiologicznym. Należą one do typu stawonogów, gromady pajęczaków, podgromady roztoczy. Dzielą się one na dwie duże grupy. Kleszcze właściwe oraz obrzeszki nazywane też kleszczami miękkoskórymi. Na świecie istnieje wiele rodzajów kleszczy. Najważniejsze z nich to rodzaje Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus, Amblyomma, Boophilus oraz Hyaloma. Wspólnymi dla nich cechami budowy jest ciało spłaszczone grzbietobrzusznie o zanikłej segmentacji. Wtórnie ich ciało dzieli się na dwie części. Gnatosomę położoną z przodu oraz tylną idiosomę. Gnatosoma zawiera narządy gębowe. Służy ona kleszczowi do przyczepiania się do ciała żywiciela oraz do pobierania pokarmu. Na grzbietowej stronie gnatosomy u samic znajdują się tak zwane pola porowate. Wyglądają jak odczyt, w rzeczywistości są to ujścia gruczołów produkujących wydzielinę służącą do zabezpieczania jaj. Na idiosomie osadzone są odnóża kroczne w liczbie czterech par. Zawiera ona też prawie wszystkie narządy wewnętrzne. Od góry ciało kleszcza przykryte jest twardą tarczką. W przypadku samic zakrywa ona przednią i środkową część ciała, w przypadku samców ich całe ciało. Na brzusznej stronie idiosomy znajdują się tarczki oddechowe zawierające przedchlinki oraz otwór płciowy i odbytowy. Obrzeszki różnią się tym, że nie mają twardej tarczki, a ich narządy gębowe są zakryte od góry przez fałd ciała. Jak na roztocze, kleszcze są dość dużymi zwierzętami. Ich wielkość występujących w Polsce kleszczy dochodzi do 5 mm, obrzeszków do kilkunastu milimetrów. W Polsce występuje 21 gatunków kleszczy właściwych, będących stałym składnikiem naszej fauny, należących do trzech rodzajów: Ixodes, Hemaphysalis i Dermacentor oraz trzy gatunki obrzeszków z jednego rodzaju Argas. Trafiają one do Polski przez porty, przez kolej, a także na zwierzętach towarzyszących ludziom, przede wszystkim na psach. Ponadto w ostatnim czasie zaobserwowano zjawisko importu egzotycznych kleszczy na gadach, które są sprowadzane do Polski dla celów hodowli terraryjnej. Kleszcze z różnych rodzajów różnią się między sobą budową ciała, wielkością gnatosomy oraz rysunkiem na ciele. Takim bardzo kolorowym bardzo kolorowymi kleszczami są kleszcze z rodzaju Amblyomma. Natomiast gatunki należące do jednego rodzaju są bardzo trudne do rozróżnienia nawet dla specjalisty.
Cechami przydatnymi w rozróżnianiu gatunków są układ i wielkość szczecinek, szczegóły budowy gnatosomy, pól porowatych oraz otworu płciowego. W Polsce występują najliczniej dwa gatunki kleszczy właściwie. Kleszcz pospolity, nazywany także kleszczem pastwiskowym. Tutaj na zdjęciu widoczna jest samica oraz wyraźnie się od niej różniący samiec. Oraz kleszcz łąkowy, Dermacentor reticulatus. On występuje przede wszystkim we wschodniej części kraju. Z obrzeżków najliczniej występuje obrzeżek gołębi, Argus reflexus. Najgroźniejszym jest oczywiście kleszcz pospolity. Występuje on w całej Polsce. Zamieszkuje on w miarę wilgotne lasy liściaste oraz mieszane. Spotykany jest także w parkach miejskich, szczególnie tych położonych na obrzeżach miast i mających połączenia z kompleksami leśnymi. Unika on suchych borów i terenów silnie nasłonecznionych. Kleszcz ten ma bardzo szeroki zakres żywiciela. Stwierdzono jego żerowanie na ponad 150 gatunkach ssaków, 150 gatunkach ptaków i około 20 gatunkach gadów. Chętnie atakuje także człowieka i zwierzęta domowe, a najbardziej niebezpiecznymi są jego nimfy. Tutaj widać nimfę tego samego gatunku kleszcza pospolitego. Ze względu na rozmiary jest ona bardziej niebezpieczna dla człowieka, ponieważ łatwo ją przeoczyć. Zależnie od warunków pogodowych jego cykl rozwojowy trwa od 2 do 3 lat. Drugim gatunkiem jest kleszcz łąkowy. Jak powiedziałem, zamieszkuje on wschodnie tereny Polski na wschód od 19 południka długości geograficznej wschodniej. Z tym, że w ostatnich latach zanotowano pojawianie się nowych ognisk na zachód od wcześniej wyznaczonego zasięgu. Jest to gatunek wilgociolubny. Zamieszkuje tereny zielone położone obok zbiorników wodnych, wilgotne łąki, brzegi rzek. Jego cykl rozwojowy trwa około roku. Jego ulubionymi żywicielami są jeleniowate oraz psy. Człowieka atakuje raczej niechętnie. Spośród obrzeżków prawie cały obszar kraju zamieszkuje obrzeżek gołębi Argus reflexus. Spotyka się go w dużych miastach. Jego występowanie nie stwierdzono w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Toruniu. Należy się spodziewać, że on będzie występował także w innych miastach, gdzie licznie występują gołębie, które są jego ulubionym żywicielem. W przypadku braku odpowiedniego żywiciela kleszcz ten atakuje także człowieka. Zamieszkuje on poddasza i inne miejsca, gdzie nocują gołębie. W ciągu dnia chowa się w załąkach murów pod różnymi przedmiotami czy w szparach ścian. Żeruje nocą, co jest zrozumiałe, ponieważ wtedy najłatwiej mu spotkać żywiciela. W rozwoju kleszczy spotyka się trzy aktywne stadia rozwojowe. Larwę, nimfę oraz postać dorosłą. Każde stadium rozwojowe kleszczy właściwych zsie krew tylko raz, po czym opuszcza żywiciela. W przypadku postaci młodocianych przechodzi metamorfozę. Dorosłe samice po opuszczeniu żywiciela przystępują do składania jaj. Larwy mają wielkość do połowy milimetra. Różnią się też tym, że mają tylko 3 pary nóg. Nimfy są wielkości od milimetra do 1,5 milimetra. Głodne samice do 5 milimetrów. Larwy i nimfy żerują na małych żywicielach, jak gryzonie i ptaki. Nimfy atakują także żywicieli średniej wielkości, jak zajęczaki oraz psowate.
Dorosłe samice atakują żywicieli średniej wielkości oraz duże, jak na przykład jeleniowate. Samce kleszczy właściwych w zasadzie nie żerują lub żerują krótko. Zależnie od ilości żywicieli w cyklu rozwojowym wyróżnia się cykl życiowy kleszczy jednożywicielowy, dwużywicielowy i trójżywicielowy. W przypadku cyklu jednożywicielowego cały rozwój odbywa się na jednym osobniku żywicielskim. Od larwy do nastanej samicy. Nastana samica składa jaja w podłożu, wylęgłe larwy poszukują żywiciela i dostawszy się na niego żerują i tam już pozostają. W przypadku cyklu dwużywicielowego występuje dwóch żywicieli, mniejszy dla larw i nimf, większy dla postaci dorosłych. Tutaj też oczywiście jaja składane są w podłożu. Larwy poszukują żywiciela, dostawszy się na niego, żerują. Tam odbywają metamorfozę do nimfy i dopiero na stan nimfy go opuszczają. Postacie dorosłe szukają żywicieli większych. Te dwa cykle spotykamy u kleszczy egzotycznych. W Polsce występują jedynie kleszcze mające trójżywicielowy cykl, w którym każde stadium rozwojowe atakuje innych żywicieli. Aktywność kleszczy uwarunkowana jest warunkami klimatycznymi, głównie temperaturą, wilgotnością i długością dnia. Warunki progowe tych czynników są odmienne dla poszczególnych stadiów rozwojowych i gatunków kleszczy. Postacie dorosłe najaktywniejsze są w granicach temperatur od 5 do 15 stopni Celsjusza. Warunki progowe dla nich wynoszą od 1 do 39 stopni. Aktywność, jak wspomniałem, warunkują też wartości wilgotności powietrza. Długość dnia ma mniejsze znaczenie niż wspomniane wcześniej czynniki. Przy ich niesprzyjających wartościach wartości progowe mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu. Czasem może w ogóle być ignorowane, jeżeli wilgotność, temperatura powietrza przekraczają optymalne warunki. Poza tym znaczenie mają czynniki endogenne, przede wszystkim stopień nasycenia pokarmu oraz czynniki hormonalne. Kombinacje tych czynników hamują lub pobudzają aktywność kleszczy. Odpowiednie warunki dla kleszczy występują w Polsce okresowo, co jest powodem dwuszczytowego okresu aktywności rocznej i postaci dorosłych. Obserwuje się dwa szczyty aktywności. Wiosenny, przypadający na miesiące od kwietnia do połowy czerwca oraz jesienny, od połowy sierpnia do września. Szczyt wiosenny jest przy tym wyższy. Liczba kleszczy aktywnych jesienią jest mniej więcej połową tego, co można spotkać wiosną. Oczywiście, jak wspomniałem, zależy to od warunków pogodowych i bywają lata, kiedy szczyt jesienny jest nieobserwowany albo nie jest obserwowana ta przerwa między ich szczytami, szczególnie w przypadku chłodnych i wilgotnych miesięcy letnich. Przy tym bardziej odporne na zimno kleszcze łąkowe spotkać można wcześniej niż kleszcze pospolite, już po ustąpieniu śniegu. Obserwowano aktywne kleszcze łąkowe nawet w połowie lutego, a ich aktywność sięgała nawet grudnia. Postacie młodociane, larwy i nimfy mają jednoszczytowy cykl aktywności. Najwięcej spotkać ich można latem w miesiącach lipcu i sierpniu.
Jaja składane są w ciągu całego tego okresu, począwszy od maja. Jedna samica składa od 3 do 5 tysięcy larw. Wylęk larw następuje od czerwca do października, przy czym maksimum przypada na lipiec i sierpień. Aktywność nimf jest mniej więcej o 2 tygodnie opóźniona w stosunku do aktywności larw. Życie obrzeszków różni się nieco w porównaniu do życia kleszczy właściwych. W ich rozwoju występuje larwa od 2 do 4 postaci nimfalnych i postać dorosła. Ponadto nimfy i postacie dorosłe żerują krócej niż kleszcze właściwe, do kilkunastu minut, a także potrafią żerować kilka razy w ciągu swojego życia. I podobnie jak kleszcze właściwe, obrzeszki mają także dwusezonowy cykl aktywności rocznej. Głodne kleszcze gromadzą się w miejscach, gdzie najłatwiej im spotkać żywiciela i tam biernie na niego oczekują. W tym środowisku pojawiają się także ssaki średniej wielkości, jak zajęczaki i psowato oraz duże, na przykład sarny, będące żywicielami dla kleszczy dorosłych. Są to najczęściej skraje ścieżek wydeptanych przez zwierzęta i ludzi. Gromadzą się one tam przede wszystkim na trawach oraz na roślinności zielnej, mniej więcej do wysokości metra. Nieprawdą jest, że spadają z drzew. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki kleszcze potrafią zlokalizować i rozpoznać żywiciela. Kleszcze reagują najsilniej na zapach kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu masłowego wydzielanego przez skórę ssaka. Pozostałymi bodźcami są dwutlenek węgla, temperatura oraz drgania podłoża i dźwięki. Reagują także na zmiany natężenia światła. Najważniejszym ich organem zmysłowym jest organ Hallera położony przy wierzchołku pierwszej pary nóg. Składa się on z kapsuły zawierającej chemoreceptory oraz sąsiadujących z nim kilku grup szczecinek zmysłowych. Prócz tego kleszcz ma mniej skomplikowane organy czuciowe umieszczone na głaszczkach oraz szczękach. Część kleszczy posiada także oczy umieszczone z boku tarczki grzbietowej. Dostawszy się na skórę ssaka, kleszcz nie wbija się od razu, ale przez jakiś czas wędruje, wyszukując dogodne miejsce, w którym mógłby żerować. Wybiera miejsce o cienkiej, dobrze ukrwionej skórze, najlepiej w załomkach ciała i też takie, z których żywiciel nie będzie w stanie ich usunąć. I tak na przykład larwy i nimfy kleszczy przyczepiają się do uszu gryzoni. Ponadto poszczególne gatunki kleszczy i ich stadia rozwojowe mają własne preferencje co do wyboru miejsca, w którym będą żerowały. Samo żerowanie kleszcza można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie kleszcz przebija na skórek. Składniki jego śliny rozluźniają tkanki żywiciela, ponadto powodują miejscowe rozszerzenie się naczyń krwionośnych. Mają także znaczenie znieczulające, przez co żywiciel z reguły nie jest świadomy obecności żerującego na nim kleszcza i znajduje go przeważnie przez przypadek. Skład ślin jest złożony i zależny od gatunku kleszczy. Ogólnie zawiera ona antykoagulanty zapobiegające krzepnięciu krwi, enzymy cytolityczne, mediatory naczyniowo-ruchowe, prostaglandyny oraz substancje rozszerzające naczynia krwionośne.
Po przebiciu skóry wokół narządów gębowych kleszcza tworzy się stwardniające śliny, rodzaj futerału. Tutaj należy wspomnieć, że kleszcz produkuje przynajmniej dwa rodzaje śliny. Pierwszy służy znieczuleniu żywiciela i utworzeniu futeralika cementowego. Jego zadaniem jest przede wszystkim mocne przytwierdzenie pasożyta do skóry. Dopiero po jego utworzeniu i utwardzeniu następuje właściwe stanie krwi. Kleszcz produkuje wtedy drugi rodzaj śliny, nietwardniejący, za to zawierający więcej enzymów trawiennych rozpuszczających tkanki żywiciela. Larwy kleszczy właściwych są krew 2-3 dni, nimfy 3 do 5, dorosłe samice około tygodnia. Stopień zniszczenia tkanek żywiciela jest różny zależnie od stadium rozwojowego i gatunku kleszcza, od miejscowych zmian zapalnych do wspomnianej przeze mnie wytrawionej w skórze właściwej jamy. Żerując kleszczy na przemian wstrzykuje porcję śliny oraz pobiera gromadzące się w jamie zawiesinę krwi i zniszczonych komórek. Żerującego kleszcza bardzo trudno usunąć bez jego uszkodzenia, natomiast on sam po skończeniu żerowania z łatwością uwalnia się z futeralika cementowego i opuszcza żywiciela. Podczas żerowania kleszcza następują w jego organizmie ogromne zmiany. Porządkowo następuje gwałtowny wzrost gruczołów ślinowych. Po utwierdzeniu się kleszcza w ciele żywiciela rozluźniają się jego powłoki zewnętrzne, dzięki czemu jest on w stanie przyjąć ogromną porcję pokarmu. W niektórych przypadkach żerująca samica zwiększa swoją masę aż 500 razy. W trakcie żerowania kleszcza pobrana krew nie krzepnie, lecz ulega odwodnieniu. Nadmiar wody jest częściowo wykorzystywany przy produkcji śliny i można powiedzieć, że wraca do ciała żywiciela. Część wody jest wydalana przez kleszcza z jego odchodami. Po uzyskaniu przez kleszcza odpowiedniej wagi jego gruczoły ślinowe zanikają, a on sam przestaje żerować i odpada od ssaka. Futeralik cementowy pozostaje w skórze i odpada później wskutek zmian zapalnych. Następstwami ataku kleszczy są oczywiście uszkodzenia skóry, które trudno się goją i mogą być wrotami dla wtórnych zakażeń, a także miejscowe reakcje zapalne oraz alergiczne. W przypadku żerowania większej ilości kleszczy lub w przypadku uczulenia na któryś ze składników śliny mogą pojawić się także objawy ogólne, jak duszności, przyspieszone tętno, bóle głowy, nudności i osłabienie. Kleszcze bywają także sprawcami tak zwanego paraliżu kleszczowego u ludzi na nie uczulonych lub słabszych. Nadmienić przy tym należy, że ślina obrzeszków, chociaż żerują one krótko, ma dużo silniejsze działanie i w skrajnych przypadkach nawet jednorazowe ukłucie pociąga za sobą poważne skutki. Jednak od skutków powodowanych samym ukłuciem dużo poważniejsze niebezpieczeństwo stanowią przenoszone przez kleszcze choroby. Drobnoustroje przenoszone są najczęściej czynnie wraz ze śliną kleszczy podczas ssania krwi. Najwięcej śliny wydzielane jest w drugim etapie żerowania i ta faza jest najbardziej prawdopodobnym momentem dla zarażenia. Inną drogą zarażenia jest regurgitacja, kiedy podrażniony kleszcz wstrzykuje do rany treść swojego jelita wraz z zawartymi tam patogenami. Do zakażenia może też dojść podczas uszkodzenia
kleszcza, kiedy jest on nieumiejętnie usuwany. Liczba przenoszonych przez kleszcze patogenów jest w zasadzie trudna do ustalenia. Szacuje się, że są one przenosicielami i wektorami dla 130 gatunków wirusów, 30 gatunków rikecji, 20 gatunków krętków i ponad 200 gatunków piroplazm i innych pierwotniaków. Przenoszą także nieustaloną liczbę grzybów i niecieni. W Polsce najważniejsze z tych chorób to kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu powodowane przez flawiwirusy. Borelioza, nazwana też krętkowicą kleszczową albo chorobą z Lim. Rickettsiozy oraz babesioza psów, która w ostatnich latach stanowi bardzo duży problem. Znaczenie nabierają też Ehrlichiozy i anaplazmoza, której ogniska wykryto w Polsce u dzikich zwierząt. Ponieważ ślina wydzielana jest od pierwszych faz żerowania kleszcza, należy go z tego powodu usuwać jak najszybciej. Tradycyjny sposób polega na posmarowaniu go tłuszczem. Nie jest to jednak dobra metoda, ponieważ kleszcz albo na to wcale nie reaguje, albo jeszcze gorzej zostaje podrażniony i opuszczając żywiciela przedtem wstrzykuje do jego ciała zawartość jelita i w ten sposób zaraża. Jedyny bezpieczny sposób to uchwycenie go pincetą za narządy gębowe jak najbliżej ciała i wykręcenie. Należy przy tym uważać, żeby wyciągnąć go całego. Pozostawienie w skórze kawałka narządów gębowych może spowodować zarażenie albo powstanie miejscowej reakcji zapalnej. Po wyjęciu kleszczy dobrze jest zdezynfekować ranę, przede wszystkim, żeby zapobiec wtórnym zarażeniom. Co do chorób przenoszonych przez kleszcze, warto pamiętać, że nie wszystkie oczywiście są zarażone. W przypadku wirusowego zapalenia opon mózgowych i mózgu przenoszonego przez kleszcze, populacja zarażonych kleszczy zależnie od rejonu kraju sięga od kilku do kilkunastu procent. Także zarażenie kleszczy boreliozą sięga także od kilku do kilkunastu procent. Przy czym najsilniej zarażone są postacie dorosłe, te, które z reguły się szybko zauważa. Oczywiście najbardziej niebezpieczne są tereny Polski północno-wschodniej, gdzie znajdują się największe kompleksy leśne. W przypadku zauważenia jakichś podejrzanych objawów jakiś czas po zarażeniu kleszczy, na przykład złego samopoczucia albo rumienia wędrującego, warto zwrócić się do lekarza, informując go o kontakcie z kleszczami. I jeżeli człowiek należy do grupy ryzyka, a więc na przykład jest pracownikiem leśnym, zapalonym turystą lub grzybiarzem, zawsze warto się zaszczepić przynajmniej na kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu. Chociaż zarażenie, niebezpieczeństwo zarażeniem jest nieduże, skutki mogą być poważne. Oczywiście nie należy też wpadać w panikę i unikać spacerów po lesie. Po prostu wystarczy unikać miejsc, gdzie kleszcze się gromadzą, a na odpoczynek w lesie wybierać miejsca dobrze nasłonecznione, które w zasadzie będą od nich wolne. Po powrocie z lasu, gdzie kleszcze występują, najlepiej obejrzeć w domu dokładnie całe ciało i odzież i zebrać wędrujące kleszcze, które z reguły jeszcze się nie zdążyły przyczepić. A jeśli nawet już się wbiły, jest jeszcze łatwo je usunąć. Dziękuję.